jest godzina w tym momencie, moi drodzy, 2:11. No i wpadłem na pomysł, że w sumie, no jak już parking jest zapłacony na 2 dni do przodu, to wypadałoby coś skorzystać z ten czas w mądry sposób. No i iść na salon gier, na automaty. No nie, nie, bo jeszcze przewalę dom sąsiada i swój. Najzwyczajniej chcemy pójść do restauracji aka klubu i po prostu napić się dobrej kawy lub zjeść coś dobrego. Tam jest pałac kultury! O. Tu jest Velox, no i jesteśmy już oficjalnie w Warsaw Shore. Godzina? 2:15 już. 2:15. 18. Moi drodzy, to jest jeden z momentów, który po prostu ja kocham w Warszawie. Idziecie sobie, czujecie bombę. Po prostu nagle... Damn! I także jest godzina 5:10. Łukasz, nie czyni się. Ale sobie śpi. Ja chyba też pójdę w kibę na chwilę, bo normalnie nie wytrzymię. Muszę być trochę wyspany chociaż. Moi drodzy, i mój ultra dobry neseser. I moi drodzy, jak to już jesteśmy w sytuacji trochę słabej, ponieważ nie mamy, no jak powiem, pod ręką toalety, parę może maksymalnie 2 godziny, to trzeba sobie zainwestować w tak zwane odświeżać gębowy, czyli pasta zębów i trochę wody. Dobra, pukają uszy. Problem jest z toaletą, chce mi się sikać. Galeria jest otwarta dopiero za godzinę. Nawet nie, półtorej. Robi się coraz to cieplej. A Velox co? Śpi. Dobrze. Dawaj. Ginek, dawaj. Ty z rano. Jakoś się nie zapędzę, żeby z tobą. Także tak, zdążyłem być na dworcu. W Złotych Tarasach przeszedłem się taki mały spacerek, obadać teren, co wygląda, jak i gdzie, co z czym gra. Przychodzę, a śpiąca królem nadal śpi, a ja spałem łącznie w ciągu ostatnich 48 godzin. Ole Boże, 2 godziny, może 3. Nie czuję się jakoś zmęczony. Aha, w ogóle z nami jedzie Marian. Moi drodzy, śpiąca królewna obudziła się już. Pobudka nastała, Velox się obudził, my idziemy dalej. Idziemy teraz do galerii. Ja idę się wysikać, to jest najważniejsze. A Velox? Też się musiał wysikać. No, musi się śpiąca królewna wysikać. Ja już zdążyłem kupić tabletki nawet. 6 tych dałem. Ile? No. Ja jestem tak głodny, niemiłosiernie. No. Mam, że coś tak zjeść. Co chcesz? KFC. KFC? Idziemy. Kurde, tak wygląda z takiego point of view. Także Velox, czas na my eating, śniadanie. Tak? Tak. Śniadanie w KFC. Smakuwa. Postanowiliśmy, że z Veloxem jedziemy do Witkaca na hulajnogę. Tylko, że Velox nie wiedzie, bo hulajnoga. Szukaj. Byliśmy Barbera. I moje wrażenia są fenomenalne. Naprawdę. Ja u Barbera byłem wiele razy i nigdy nie miałem swojej fryzury, nie? Powiedziałem mu, stary, kurde, na co masz pomysł? No i zrobił mi takie kurde coś. A Veroxik, widzicie, też fresh cut. Wyglądam zajebiście. $1 000 000. No i teraz jedziemy do Augustowa już. Oficjalnie wyjeżdżamy z Warszawki. No i widzimy się w Augustowie na evencie i jedziemy nagrywać. Jak się czujesz, jak się bawisz? Świetnie. A pan? Świetnie, dziękuję.
Czuję się fantastycznie. To jest jedna z najlepszych imprez tego typu w północno-wschodniej Polsce. Szkoda, że jest tak rzadko. Jak się bawisz? He's so cute! Proszę cię, podejdź z nim. Wyszedł z nim? Mówisz nie dał, bo jest nim. No dawa. A co to jest? Mikrofon! Co? Mikrofon! Co tu się robi? To się do tego mówi! Ręce w górę! Łapska w górę! Żyłem tu chyba co 3 minuty, a ty tego nie nagrywałeś. Siemanko, czuję się bardzo dobrze, pozdrawiam wszystkich. Tutaj z Lolix Baletix, zapraszam na następny sezon. Trzymajcie się, kapelek. Czy mnie widać, czy mnie nie widać, ale teraz widać. Jesteśmy na afterze. Jesteśmy na afterze. Tak jak widzicie, tam impreza się dzieje. Jesteśmy na afterze po nagrywkach. Udało się nagrać. Było elegancko. No i teraz afterek, no i klejemy. I kurde, i zobaczymy sobie dalej. Dzień dobry, moi drodzy. Szybka aktualizacja. Ja jako Michałek przyjechałem do hotelu. Jak widzicie, hotel. Jak hotel. Problem był taki, Łukasz, mój kochany Verox, nie był w stanie. Nie był w stanie wyjść z auta, nie był w stanie wyjść. No i śpi na dole w aucie. A ja jestem tu i kombinuję, co zrobić. Ale na razie się czuli w pokoju, także no, zobaczymy, co będzie z tego. Moi drodzy, także wymeldowaliśmy się z hotelu. Wyszliśmy, Verox przyszedł do mnie na chwilę pogadać. Po chwilę poleżał, odpoczywał. Okąpałem się. No i co, moi drodzy, ruszamy dalej w podróż. Pewnie się będziemy coś ponagrywać, będziemy coś nagrywać. Ale jeszcze nie wiemy co, gdzie i jak. Na razie jesteśmy w Suwałkach. Pozwiedzamy trochę, zobaczymy co tu jest. No i zawijamy do Warszawy z powrotem. Znowu kolejny hotel zabukowaliśmy. Prawie, no jeszcze nie. Musimy to być potwierdzone, no i lecimy dalej. Ogólnie jedziemy, moi drodzy, teraz do Warszawy. No i mamy niezły kurde korek. Już od chyba pół godziny. Jedziemy w koreczku, no i jak widzicie, informacje, całą mapę, co, gdzie, jak zrobić, żeby wjechać i zaparkować samochodem. Nie wiem, czy nam to wyjdzie. Verox, jak myślisz, uda ci się? No myślę, że tak. Trochę będzie się nagrywuje, no to myślę, że wygląda. Drodzy, także tak wygląda, jak na razie, nasz pokój, ledwo weszliśmy. Prysznic. Okularu, nie wziąłem z auta. No to sobie po tym weźmiesz. A ja jeszcze, nie ma stoi. Tu mamy co? Sypialnie. Oj, zaraz będziemy spać razem. O kurde, patrz, co tu jest za tym. Dwóch stron jest wejście. Szafy. Po to! Jak się szafa otwiera? Oh my god, look at this. Dobra. No. Otwieraj, idziemy do tarasu. Zobaczymy, jak wysoko jesteśmy, bo ja sam nad niem. Bo jednak nie ma tego tarasu. Jest taras? Damn. Muszę być na tym klip, na tej tuneli. Oh damn. Look at this. Man, I love the view. Oh, wow, wow, ale mi słabo jak tak patrzę. Z mnie dreszcze przeszły. Także moi drodzy, jak widać. Jakbyś tam tu ryj, to bym nagle snapa. Ale stary jest panorama na całe miasto. Jest Hilton, na którym z kim nabijał. Pan mu daje beta. Widzisz tam? Wiem, no. Szczerze? Aha. Mi się wydaje, że to jest lepszy z Intercontinental. Oj, tak. Ej, zachód słońca to tu musiał być genialny. Ja czekaj. Jest Mr. Jack Daniels. Nie wiem dlaczego. Tak jak jest. Nie wiem, jak to wiadomo smakuje, ale nie wiem.
Gdzie mi to... To co? Lej. Chcesz nie? Nalej, raz się napiję tego whisky. Ile tego... To tyle. To jest to. To jest kurde to. Si! Si! Moi drodzy, jedna rzecz na tym świecie mnie bardziej się nie uszczęśliwia, jak taki widok i whisky, jeszcze miodowe, moje ulubione. I taki widok, to jest po prostu, to jest bezcenne i ten dźwięk, bezcenny. To już pomyślą, że będziemy tak wysoko pić whisky. Ale to jest... Jedzie, patrz jakie poczy. Jaki sznur w ogóle, patrz co jadą. Patrz. Sos pomidorowy, podwójna mozzarella, podwójna kiełbasa pepperoni. To będzie to, cztery dychy, teraz. Nie! Ogólnie tak, teraz byliśmy, nagrywaliśmy trochę teledysków, w sensie ja do siebie nagrywałem. Teraz idziemy do auta jeszcze. Po jakieś rzeczy do auta. No i lecimy do auta po rzeczy i wygrywamy teledysk do Łukasza. Tylko że on kurde bala zapomniał klucza. W sensie zapomniał, wiecie czego, tego, tej karty całej i teraz nie umie wrócić i muszę po niego iść, a ja już jestem fajny, wykąpany. Kurczaki. Gdzie jest ten waterpolo? Wszystko wziął, wszystko co było w bagażniku. No, dobra, okej. Nagrywamy dalej. Także moi kochani, no ja już sobie spanką. Znaczy już kładę się spać. Przy tym pięknym, jakże widokiem za oknem, znaczy balkonem w sumie. Łukasz się teraz okąpał, wykąpał. Nagrywaliśmy jeszcze trochę teledysków i do mnie i do niego, takich ujęć parę, no i zobaczymy co będzie. Teraz idziemy spać, jest godzina 2:00. To jest trochę śmieszna sprawa, bo my się teraz musimy, dzisiaj mamy pokój tutaj, apartament i teraz musimy się wymeldować o godzinie 11:00 najlepiej. O 11:00 się wymeldowujemy, idziemy na miasto, później do Witkaca, później na kawę i potem meldujemy się Interkontynentalu na jedną noc i idziemy spać do domu tam. Przerąbane. Dzień, moi drodzy, kolejne pieniądze wydane. Tym razem znowu ubranie kupiłem w Lidze, bo tak mi się spodobała, kurde, koszula i spodnie, że to jest normalnie bomba. Veros idzie ze mną. Byliśmy w Złotych Tarasach, teraz... Ale jesteśmy na dniu, bo to znaczy, że za chwilę będziemy chodzić. Także, moi drodzy, co dalej, no? Byliśmy, kurczę, teraz w Witkacu. Ja sobie kupiłem whisky Gentleman Jacka, który bardzo mi smakował. Teraz jesteśmy na mieście, chodzimy na mieście. Idziemy w kierunku Verox, z czego? Do Grey Point. Nie mam do tego pomysłu. Ale no widzę fajny napis na ścianie. Nie. Fajny napis, automaty. Casino i hotel. Także idziemy, zwiedzamy, widzę fajnego dziupakowa. Moi drodzy, jesteśmy w kolejnym hotelu, tym razem Intercontinental. I przetransportowanie trwało trochę dłużej. Tu jest nasze łóżeczko, tym razem znowu jedne. No i wraz z Łukaszkiem idziemy zobaczyć. O, co? Jaki mamy view? To jest to, co ja sobie lubię. Złota 44, tam na rok będziemy za niedługo, wiesz o tym, nie? Wiem, wiem. W przyszłym roku tam będziemy. Dostaliśmy chyba najlepszy możliwy pokój z takim widokiem. Moi drodzy, szybki update, co teraz aktualnie robimy, co robiliśmy i co właściwie teraz się dzieje. Przyjechaliśmy do hotelu, nagrywamy, nagraliśmy parę teledysków znowu, znaczy parę ujęć do teledysków ponagrywaliśmy, siedzimy, chillujemy, ja parę zdjęć porobiłem na komputerze, tam jest mój komputerek, jak widzicie, tam jest komputerek, tam sobie zdjęcia robiłem, tutaj piękny widok, cudowny, no i Łukasz, jak słyszycie, niezły vibe ma w kiblu. Dobrze, także Łukasz powiedział, że idziemy, nie no, ty w takich okularach? No. Ciebie pogrzało? Nie mam innych. No to bez już lepiej. W
Ty jak debil wyglądasz, tak ubrany wieczorowo i takie okulary sportowe, no chopie. Masz ryj sportowy. Ja mam przynajmniej okularki fajne, takie adekwatne do ubrania kolorystycznie. A on wygląda jakby, ja nie wiem, ty jakiś snowboarding chcesz chyba na eleganckiego, kurde, wyrobić, koleżko. Szczerze, z tej perspektywy to wygląda jakby ten budynek za chwilę miał się obalić, bez kitu. Jedziemy, szukamy złote tarasy, zwiedzamy Warsaw at the night. Ty, moi drodzy, byliśmy w Skybarze, czyli dokładnie tam, ten budyneczek. Tam jest taka fajna restauracja. No i wypiliśmy sobie standardowo Jack Danielsa, Gentleman Jacka. Veracruz napił się Martini, czy nie wsiadza Moeta. Moet i Belvedere. No i było fajnie. Teraz co, lecimy na basen. Jak widzicie, lecimy na basen. Po basenie praktycznie nie wiem, co jeszcze będziemy robić, ale wiem, że jeszcze dzisiaj parę ujęć trzeba ponagrywać tutaj, więc Łukasz znowu ma problemy. Najmana, jak założyć szlafrok. Tak jak temu. Drodzy, po raz kolejny, godzina 8 rano, Łukasz jeszcze śpi, ja będę się znowu zabierał do pracy, bo muszę pomontować jeszcze parę zdjęć i tak dalej. Widok jest, tak jak mówiłem, cudowny, piękny, prawda, za niedługo znowu, mam nadzieję. Łukasz śpi, ja za chwilę tu będę ogarniał wszystko, no i zobaczymy. Weryks już się pakuje powoli, ja już też jestem troszeczkę spakowany. Jeszcze jakieś zdjęcia porobimy, żeby było fajnie. I powoli będziemy zawijać i jechać już, nie wiem, czy do domu, czy jeszcze gdzieś pojedziemy, zobaczymy. Także ta wycieczka, ta delegacja, ta praca była niesamowita. Mi się bardzo podobało, nagraliśmy te dyski, porobiliśmy zdjęcia i w ogóle wszystko. Łukaszko, jak ci się podobało? No i super. Także moi drodzy, to by było na tyle. Zapomnieliśmy się pożegnać jeszcze do końca tak oficjalnie, ale teraz zrobię to. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało takie krótkie streszczenie naszego wyjazdu, takiego vloga. Jeżeli wam się podobało, to co, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym znowu nagrał jakiegoś takiego vloga, czy co byście chcieli zobaczyć, bo na moim kanale za niedługo pojawi się właśnie też ten teledysk, teledyski, które nagrywaliśmy. Także mam nadzieję, że wam się spodobają. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.